Samus nie jest od Capcoma, ona jest od Nintendo. Chociaż w sumie każdy by się pomylił, szczerze mówiąc, bo wezmę ciebie i zestrzelę na wszelki. Motra! Kurwa, czy ja naprawdę nie trafiłem? Dobra, przezorny zawsze ubezpieczony. Mimo tego, że ćmy lubię, ale... Oki. Yes. Accessing. Gest trzeba tu wpisać. I teraz możemy pójść ten... nasz... do tych drzwi, o których mówiłem wcześniej, tam z Leonem i tak dalej. Chyba damy radę jeszcze? I think so. I am not sure. Wezmę pistolet. Ha! Sucks to be you, bitch! William is still alive. No shit! A ty jesteś prawie dead! Tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Jak można uratować Sherry? Kurde stynki! The antidote is right here. Tak, tak, tak. Przeczytałem wszystko i wszystko rozumiem z tego pierdolenia. Save my daughter. And tell her I'm sorry I wasn't a better mother. Tell her. Bye bye. Annette. Umarła przez okres. Kurwa, jakbym grał w wersji na GameCube'a poprzez Wii U, to może nie byłoby tych bugów graficznych, ale no niestety no. Mam nadzieję, że dobra, jeszcze odliczania nie ma. Całe szczęście dla nas. Dobra, więc tak, flame roundsy nam się skończyły. Czy lab kartki nam się przyda jeszcze do czegoś? I don't know! Full heala zostawię, spraya też zostawię, wezmę granaty. Te... OTO. Wsadzę sobie do granatnika. Marihuany użyję. I save'nę teraz, bo jednak dużo żeśmy zrobili. Rar. No, 14 save, jeszcze ze 2 i będziemy... i będzie psio! Albo 3, może 17 czasami też zapisów miałem. Zwykle. Dobra. Kibia się pobierała! I Minecraft! Where are we dropping, boys? Leon! Idziemy sterować Leonem w Fortnite'cie! Nie, to nie Claire, to... To tylko prank! Dobra, Leon pójdzie po Sherry. Tak, oczywiście nie bye-bye ani nic, tylko spierdalam. Leon w tej grze jest naprawdę bardzo kokblokowany. Nie dość, że przez Aidę, to jeszcze przez Claire. Gin, szmato. Czy już tutaj?
Disk slot monitor says MO disk. A dobra, jeszcze nie tędy. Jeszcze nie tędy droga. Dobra, tutaj gnojków już nie będzie, mam nadzieję. Głupie kebaby, kurde, wracać do restauracji arabskich, a nie tutaj w laboratorium. Się zachciało wam być. Właśnie, jeszcze przypomniałem sobie, że mam te, o, te, po, chciałem napisać i powiedzieć odznaki. Nie, ten lab card jednak by mi jeszcze się przydał. Shit, muszę wrócić się do pudła. Oh no! Ha, dobra, jeden leży, drugiego sobie zostawię na kiedy indziej. Chwila. Ta. Muszę iść wprosto. Wezmę, skręcę. Tutaj o. Bo nie, chyba jednak robię błąd idąc tam bez tej karty dostępu, ale... się zobaczy. With the kartki. Oh my fucking god! Ale dobra, przynajmniej jeszcze zarejestrujemy nasze odciski palców. I później Leon też będzie mógł tutaj wejść. Dobra, secondary, will you proceed? No, nie ma co. To i tak nie zadziała, więc hej. To już jest dla Leona. Znacie Leona? Każdy go zna. On zawsze fajne pomysły ma. Ta. Tędy. Idziemy po lab card. Tam w środku jeszcze będą napalone skurwysyny na nas czekać, więc dobrze, że mam jeszcze granatnik. O, dobra, może być. Ale mam dziwne uczucie, że oni jeszcze się tutaj pojawią, te gołe skurwysyny. Więcej niż pewne, więcej niż pewne. Lab kartki jest. Save'ne. Przezorny zawsze ubezpieczony. To tym bardziej dlatego, że mam od groma inkribonów. Tutaj. Old typewriter. Napiszę na nim coś... na tej kartce coś śmiesznego. Siusiak! Ha, 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 ha. Jestem królem komedii. Śmiejcie się ze mną. Dobra. Więc to tam, gdzie pójdziemy, tam dostaniemy próbkę wirusa. I z tą próbką wirusa trzeba będzie pójść tam do tego miejsca, gdzie powiedziałem, że jeszcze musimy pójść, zwiedzić. I później... dobrze idę... nie, źle idę. Całe szczęście zobaczyłem na mapie, bo bym poszedł gdzieś indziej i bym wkurwiony był, że nie potrafię się odnaleźć. Ale nieważne. Jest! He is useless, wypierdalaj! Taki to ja jestem ja, z przedmiotami. Zawsze je używam, a później wypierdalam, jak nie są pożyteczne już. Okej, taki już ze mnie, tani drań! Nóż po mordzie! Jedz granata. Jej! Też chcesz? Otwieraj szeroko! Kurde, nie, nieważne. Dobra. Tam jeszcze słyszę, że są siusiaki. Ktoś zamawiał kebaby? O, ale cię wystrzeliło. Teraz nie masz z czym mnie zjeść, bo nie masz mordy. Nie masz mordy. Tako. Base vaccine synthesis. Czekaj, czekaj, co? Mam tutaj teraz dziurę w głowie. No kurwa, idź!
Claire. Emodisk. Co, i to zostawiamy? For base vaccine synthesis. Wam for base vaccine synthesis. Dobra, nieważne, whatever w takim razie. Staliśmy dysk, możemy iść dalej. Chociaż nie jestem pewien, czy powinienem to zostawić, czy nie, bo już kurde mam taki... Nie chce mi się wracać, jak już jesteśmy w ostatnim tym, tak jakby... Ostatnich ostatkach tej gry, no nie? A ostatnie, co mi teraz tutaj potrzebne, to wracanie się po jakieś gówna. Gdzie teraz, gdzie teraz? Pozwólcie, że się zastanowię. Ta, trzeba teraz iść tędy. Na dół. Z tego dysku skorzystać. O mój Boże! Annoying piece of shit. Dobra. Damy radę, czy nie damy radę? Jak budowniczy, który wszystko spierniczy? I don't know! Ale nie, powinniśmy sobie dać radę. Jeżeli przejdę tą grę bez deadów, to oh my fucking god, jestem takim koksem, że ja pierdziu. Aż sam hardkorowy koksu by mi pozazdrościł! Dobra, oni bolą, trzeba na nich uważać. Już na, jestem na żółtym. O nie, gnoju. Tutaj trzeba uważać. Ha! I wypierdzielaj! Nie będziesz mnie tutaj bawił się w nieumarłego. To wszystko? A, to chyba wszystko. Dobra, użyjemy tego dysku. I chyba idziemy zapisać po raz ostatni. Więc najlepiej się przyszykować. Bo chyba już nic na nas więcej nie czeka poza ostatnim bossem tak naprawdę. Więc no, wszystko to co teraz nam się przyda trzeba wyjąć. Wszystkie hile! Wszystkie amunicje! Dobra, wezmę zwykłą marychę najpierw. Użyję jej na sobie. Na kim innym mam jej użyć, nie? Dobra, więc tak. Wszystkie marychy powyjmuję. I je zmieszam między sobą. Tak, można mieszać ze sobą zielone marihuany. Jak się zmiesza trzy, to dostajemy full hila. Osobiście wolę najpierw, no, poczekać, póki nie dostanę czerwonej marychy, niż marnować ją w ten sposób, ale jako, że jest ostatnia już porcja gry... O, jeszcze dużo, kurwa, herbali mam tutaj. Spójrzcie, ile healów. W sumie to trochę overkill mi się wydaje, bo na pewno damy radę. Ale hej, nigdy nic nie wiadomo. O, green herb. Czy coś jeszcze mam? W sumie niepotrzebnie już te spreje chowam, bo już pewnie jak szery raz użyłem tego spreja, to spierdoliło mi rangę, więc whatever, nie. Combine. W sumie dobra, mogę schować mój pistolet. Nóż. Naboje. I powyciągam... Niech będzie. Gdzie są moje acid rounds? Tutaj są. Chociaż w sumie fuck this. Wezmę jeszcze mój pistolet. I naboje, bo... Czemu nie? Mam nadzieję, że już więcej nie będę musiał... O, wait a minute. Przecież jeszcze muszę save'nąć, nie? Gdzie są inkribony?
tu są inkribony. Dobra. Od typewriter. 16 save, już ostatni! Chyba, albo przed. I no, Marycha. Dobra. Myślę, że możemy iść. Health to the yeah! Ale nie wiem, czuję, że nie mamy wystarczająco dużo amunicji, żeby się uporać z tym gównem, które na nas czeka. Ale no, jakoś to będzie. Proszę powiedzcie mi, że nie muszę pierniczyć się już z slotami w moim inwentarzu, bo ja już chcę z tak przepełnioną dupą iść i walczyć. KURWA! To co ja mam robić? Gdzie ja mam iść? The vaccine has been not completed yet! Kurwa! Dobra, ja jedną tą marihuanę zostawię w pudle. Bo ja muszę chyba iść po te... kurwa. W ten sposób zrobię. Bo ja muszę jednak iść po... te gówno, które zostawiłem. Wiem, że coś chyba trzeba było włączyć tam, a ja zapomniałem to włączyć, głupi. Ale tylko co trzeba było włączyć tam, gdzieś pewnie w tym pokoju było. Więc no, jednak backtracking będzie, ale hej, będziecie mieli sztucznie przedłużonego let's playa. Cieszcie się! A mógłbym zrobić 50-minutowy, kurde, materiał z pierdolonego kółka albo krzyżyk. Albo z czegoś innego tego typu. Chcecie zagrać ze mną w kółko i krzyżyk? Krzyżyk zaraz postawię na tej zasranej grze, jak nie dostanę tego pierdolonego szczepionka. To nie było po polskiemu to, co powiedziałem przed chwilą zbytnio. Ale hej, teraz przynajmniej mamy wysprzątany cały teren, więc możemy sobie szaleć ile wlezie. Widzicie, tak się gra w Resident Evil 2. Rozwala się wszystko na swojej drodze, a i tak masz od groma amunicji. Dobra, co ja muszę tutaj kurwa robić? Co ja muszę... czego muszę użyć? Okej! Teraz mogę to wyjąć. Dobra, base vaccine zrobione. Muszę chyba z tym pójść jeszcze do jednego miejsca. Więc don't worry, be happy. Gdzie to miejsce jest? Na lewo tutaj. Czy tam na lewo, czy na prawo, kurwa, z perspektywą zawsze miałem problemy. Nie tutaj. Nie tu! Dobra. Tak, ja zawsze miałem problemy z tym lewym i z prawym, nawet do dziś. Bo kurde, nigdy nie mogę ogarnąć, jak komuś powiedzieć lewo-prawo, ale to z mojej perspektywy, z jego perspektywy? Do jasnej cholery, jak ja mam to mu powiedzieć? Jebać perspektywę! Kurwa, powiem mu idź w lewo, a ten pójdzie w prawo. I co będzie, że źle go poprowadziłem? Tak, tutaj niżej trzeba iść. Speedrunner ze mnie nie będzie. Mimo tego, że na speedzie tą grę mogę przejść, ale... jak widzicie, błędy się zdarzają. No, co, o czym by tutaj, kurde, pogadać, nie? Do momentu, aż ja tam nie przejdę tam, gdzie trzeba. Więc no, szczerze mówiąc, no, jeżeli chodzi o te let's play'e, tak naprawdę to w sumie, no, przestałem tak trochę let's play'ować, dlatego że były streamy i tak dalej, nie? Ale szczerze, ostatnio jakoś też ze streamami nie idzie zbyt dobrze.
Więc no, sobie pomyślałem, że no przynajmniej tak jak będę robił let's play'e, to będzie coś, kurde, jakiś content z mojej strony, nie? No bo no, jakby to nie chcę się tym, nie chcę się chwalić, ale no mój stan mentalny nie jest zbyt dobry, nie? Przez ten ostatni czas, więc przynajmniej w ten sposób czymś się zajmę, nie? Czymś w połowie produktywnym, bo przynajmniej wy będziecie mieli co oglądać, nie? O ile będziecie zainteresowani. Mam nadzieję, że kurde mi się ten, że się nie znudzi do tej pory. Mam nadzieję, bo w sumie słyszę chodzenie. A nie, to tylko ja i moje zajebiste konwersy. Dobra, tutaj trzeba ciebie. To kurde wygląda jak kam! Tak, wcisnę przycisk. Mieszany kam robi się niebieski, zielony, morski. I teraz porzucamy nasz wytrych. Dobra, możemy spierdalać stąd nareszcie. O mój Boże. Dobra, więc no. Ale szpygy, co ci takiego jest? Choroba XXI wieku. Nie będę mówił tu wprost, bo nie chcę się atencjonować, ale no. W sumie robienie let's play'ów to tak jakby, no, atencjonowanie się w pewien sposób. Haha, sucks to be you. Ale no, whatever. Mam nadzieję, że przynajmniej te moje bezcelowe gadanie jakoś przyjemnie dla was jest przyjemne do słuchania, bo no, tak jak mówiłem, z let's play'ów trochę z wprawy wyszedłem. A teraz to będzie ostatni już save. Memory card 1. 17, to już będzie kurde ostatni. Gdyby nie to, że musiałem się wracać po szczepionkę i tak dalej, to by już było do tej pory pewnie zrobiony Resident Evil 2. Ale jako, że ja mam kurde taki łeb jaki mam, no to sorry. Może powinienem tego Railgana ze sobą wziąć. Czy poświęcę jakieś dwie marychy za Railgana? Mogę poświęcić zawsze pistolet i naboje. Czemu by nie? Zrobimy tak. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy to mądry pomysł, czy to głupi pomysł. Pewnie głupi pomysł jak zwykle, bo ja tylko na głupie pomysły wpadam. Ale hej. To jest broń, z której nie korzystałem chyba nigdy, więc to jest logiczne, że wsadzę ją sobie do kieszeni. No i lecim. O, to tutaj. Kurde, przestań znikać, Claire! No i półtorej godziny nagrywania. Hell yeah! Activate. W sumie mam dużo tych healii, więc mogę trochę jako Rambo porobić wszystko. O nie! Yandere Dev, nie chcę Hugę od ciebie, wypierdalaj! Zabzabyć! Elektryzujący kam chalice! Bzyk, bzyk! Co tam bzyczy, na pewno nie mucha! Co on robi? A, no tak, w piesia się zmienia! Hał, hał! Jego nauczymy sztuczkę zdechu, pies! No chodź! Dobra. Czemu ja tak teraz zacząłem strzelać trochę? A, może dlatego, że go tutaj nie było? Ała! Nie chcę buzi!
Ile mam HP? Caution! Fuck this! Bzy, bzy! Fuck! A, okej, jak trafiam, to mam rozrzut. Dobra, jak go trafię, to mam większy rozrzut, rozumiem. Dobra, fuck this. Au, nie chcę buzi, odczep się, odczep się! Danger! I'm fine, bitch! Ale ty nie jesteś już fine! Szkoda, chciałem go railgunem dobić, ale już wziąłem granatnik. Kurde to, czyli... Jesus Christ, starczyło mi tego ammo od groma, nie? Myślałem, że nie będziemy bezpieczni, ale no... Jeszcze od groma healing itemsów i wszystkiego? Bye bye, masz karo! Idziemy do napisów końcowych! Leon! Yandere Dev został załatwiony! Yandere Simulator został odratowany jak i Sherry! No! I czas enjoyować ending! Claire! To zarąbisty film! Leon wygląda jak gówno w tym, w oryginale! Claire za to wygląda cute as heck! Co nie mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć w remake'u, bo w remake'u Leon wygląda o wiele lepiej od Claire. Nie wiem. Epic explosions, lol. I have the cum. Wygląda jakby jej wyssano życie. Kam Yandere Deva lekarstwem na wszystko. Don't swallow cum, kids. Słuchajcie, kiedykolwiek Claire tak znajduje Chrisa w Kod Weronice. A czy kiedykolwiek Claire z Leonem się spotyka? Od dwójki chyba nie. O. No. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o Resident Evil 2, przynajmniej jeżeli chodzi o scenariusz Claire A. Czy zrobię Leona B? Być może, ale nie w najbliższym czasie. Najpierw chciałbym dostać wasz feedback, czy było ok, czy Glory Days of Let's Players wróciło, czy nie, z moim przyjściem, z powrotem. Przynajmniej, no, tak mi się wydaje. Tak gdzieś jak, no, solidnie będzie 7 dni, kurde, kontentu z Resident Evil 2, więc z tego się cieszę. No więc, no, mam nadzieję, że wam się to całokształt podobał, bo, no, dla mnie Resident Evil 2, przechodzenie tego tytułu zawsze jest jak najbardziej na propsie. Bo no, tak jak powiedziałem, znam, kurde, tą grę praktycznie na pamięć, więc hej. No może tam w niektórych miejscach musiałem sobie coś niecoś przypominać, ale nie jest źle. Która godzina? 14:31, doba. Więc jest git. Chyba do tej pory już moje te... pierwszy odcinek przynajmniej powinien się przesłać. Mam nadzieję, że ten też dość dobrze się przyjdzie i że Prima Aprilisowy żart się udał. Pff. Więc no, dzisiaj jest 7 kwietnia, znaczy no, jak ja nagrywam, to jest pierwszy, ale jak wy będziecie oglądali, to zapewne będzie 7, chyba że coś się przesunie. Tak czy siak, no. Mam pomysły oczywiście na kolejne serie, o ile będziecie ciekawi. No, już tak jak powiedziałem wcześniej, Resident Evil 7 może będzie następną gierą, którą będę chciał oletsplayować, bo czemu nie. Bo chciałem ten tytuł sobie odświeżyć i to jest idealna wymówka na to.
No i ten remake Residenta 2 też bym chciał zrobić, o ile no go kupię w końcu. Taki na ślepo, zarąbiście by było. Więc no. Nie mam zielonego pojęcia, co jeszcze mogę powiedzieć. Siedzę sobie w kocyku, piję monsterka, tego mula całego z tym gingerem. Kurwa, jak to? Marcepan? Nie. Ja pierdzielę, nie pamiętam tak gdzieś jak no. To jest gorzkie, pali w gardło i raz sobie to dałem do herbaty i było ble. Resident Evil 2. Kurwa, napisy końcowe, a ja o monsterkach gadam. Zobaczmy, jaką rangę dostanę. Pewnie zjebaną. Zgaduję, że będzie C. Okej, okay, are you ready? Wiedziałem, że C! Jesus Christ, czyli tamte użycie spraya przez Sherry się liczyło. Niech to szlak. Kurde, Sherry, spierdoliłaś moją rangę. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumna, mała labadziaro. I czemu te napisy są takie skrzywione, nie rozumiem, ale nieważne. Dobra. Congratulations, jesteś C jak cebula. Polaki cebulaki, więc pasuje. Dobra. Wezmę save tutaj, bo tu chyba będzie... No, Leon B. Czyli będę miał co, jak będziemy robić serię z scenariusza Leona B, to będziemy musieli wczytać save'a właśnie stąd. Więc no, tak się prezentuje Resident Evil 2. Mam nadzieję, że wam się podobało. O, i oczywiście no, trzeba będzie wczytać Leona bez dysku Leona oczywiście, bo teraz graliśmy na dysku Claire. Więc no. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że... Cztery to jest nadziecie, kurde. Niewinne. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej, bo myślę, że jednak no, będę trochę robił tego więcej, ponieważ no, będzie jakieś zajęcie dla mnie produktywne, jakiekolwiek, nie? Więc... no. Let's plays are back, bitches. Przynajmniej na razie. Muszę też jakiegoś RPGa ogarnąć dłuższego, bo no, na streamy może nie aż tak, ale no, na Let's Play'a jak najbardziej. Chciałem Final Fantasy VI streama z tego zrobić, ale możliwe, że przerzucę się na Let's Play bardziej, chociaż pewnie zważając na to, jakie wyniki Final Fantasy X miało, to wydaje mi się, że szóstka pewnie nikogo nie będzie obchodzić, ale whatever. I tak się później zrobi. Więc no, to tym pozytywnym zakończeniem Resident Evil 2 ja się z wami żegnam. To był PG i widzimy się, nie wiem, prawdopodobnie w Resident Evil 7, ale nie jestem pewien na 100%, chyba że mi coś się odmieni. Tak czy owak, no, rezydentowo trochę będzie. Bye!